Wszystko wskazuje na to, że powoli dobiega końca proces optyka Tomasza M., który jest oskarżony o to, że w maju 2021 roku porwał 11-letniego Sebastiana, a później go zamordował. W środę w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu przesłuchiwanych było jeszcze dwoje świadków. Rozprawa rozpoczęła się z opóźnieniem. Tomasz M był kilkukrotnie doprowadzany na salę rozpraw. Postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności, dlatego też nie mogę zdradzić, co było przebiegiem dzisiejszej rozprawy. Sąd. Wyznaczy kolejny termin rozprawy z urzędu. W dniu dzisiejszym nie został jeszcze on wyznaczony. Sąd przeprowadził wszystkie zaplanowane na dzisiaj czynności. Niewykluczone, że na następnej rozprawie usłyszymy mowy końcowe. Oprócz zabójstwa, Tomasz M. odpowiada także przed sądem za przestępstwa o charakterze pedofilskim i za posiadanie pornografii dziecięcej. Grozi mu dożywocie.